Halo, halo, witam wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak sobie tam każdy życzy? Mam nadzieję, że wszystko działa, bo dzisiaj tak jakoś na szybko. Więc dajcie mi znać szybciutko, niech ktoś mi napisze, czy mnie słychać. Bo widać to, widzę, że mnie widać, tylko czy mnie dobrze słychać. Jak na złość, dziecko mi nie chce zasnąć, ktoś tu pisze. A to spokojnie, to posadź go przy naszym live'ie. Ponoć przy mnie się świetnie dzieci usypia, więc nie będzie problemu, szybciutko zaśnie. Okej, słychać, słychać, słychać. Dobra, słychać. Doberek, doberek, witam wszystkich serdecznie. Tych, których znam, tych, których nie znam, stałych bywalców witam bardzo gorąco oraz nowe osoby. Nowym osobom tłumaczę, że na tych live'ach w piątki o 20, zawsze w piątki o 20, spotykamy się tutaj na żywo, żeby coś sobie porysować i pogadać przede wszystkim, bo ja lubię z wami tutaj gadać. A z tym rysowaniem to tak różnie wychodzi. Także witam bardzo gorąco wszystkich. Jeszcze sekundkę poczekamy, bo co? Bo ktoś tutaj dojdzie pewnie jeszcze, chociaż wakacje się zaczęły. Pierwszy wakacyjny weekend, słuchajcie, tak? Dobrze mówię? Pierwszy wakacyjny chyba? Czy już drugi? Rany, nie wiem. Nie mam małego dziecka, to nie wiem. To jest pierwszy czy drugi tydzień wakacji? W tamten piątek live'a chyba nie było, bo u mnie deszcz był, burza. U nas jak jest burza, jak jest taki mocniejszy deszcz, to ja muszę live'a odwoływać, bo mam tutaj poddasze i deszcz strasznie wali o dach i jest jeden wielki szum. Także czasami się zdarzy, że faktycznie w piątek nie będzie live'a. No ze względu na jakieś tam burze, deszcze. Zdarza się. Dobra, poczekamy chwilkę, aż tutaj ludzie dojdą, a my sobie zrobimy rozgrzeweczkę. Co? Pamiętajcie o rozgrzewce. Bardzo prosta rozgrzeweczka. Rozmachajmy rękę. Kto jest na moich kursach, ten wie, o co chodzi. Bąbelkowanie znacie. Z ASP znacie, z Masterclassa. Ja się chwilkę rozrysuję, bo dzisiaj nie rysowałem w ogóle. Muszę się chwilkę rozmachać. Dajcie mi sekundkę. W tym czasie niech ludzie sobie dojdą. Tydzień temu było zakończenie roku, ale było w piątek chyba, nie? Więc tydzień temu był pierwszy weekend wakacyjny, tak? Dobrze myślę? Mamy 70 osób, czyli jeszcze tutaj ludzie dochodzą. Jeszcze chwilkę poczekamy. Jeszcze parę kółek dla rozgrzewki. Mi fotel skrzypi. Sorry. Będzie skrzypiało. Ale to nie ja, to fotel. Wioleta pisze, że usta właśnie ćwiczy. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie szybkie ustka. Nie mamy dużo czasu. Myślę, że w godzinkę się wyrobimy i skończymy dzisiaj, bo jeszcze mam mnóstwo roboty, ponieważ jutro mnóstwo rzeczy, znaczy dwie rzeczy startują jutro. Jeszcze mam sporo pracy wieczorem, także godzinkę z wami tu posiedzę, pogadamy, porysujemy. I właśnie ustka. Zrobimy sobie jakieś ustka, bo ostatnio na masterclassie były usta. Dużo osób tam mówiło, że jeszcze ma problemy z tymi ustami, więc poćwiczymy sobie ustka. Jest to z masterclassa? W ostatnim odcinku ktoś ma problemy z ustami. Dobra, to niech sobie już przełożę kartkę. Rozgrzewki mi wystarczy. Teraz coś machniemy szybciutko. Dobra, 82 osoby, więc spokojnie się standardowo robi ta ilość, co zwykle, więc za chwilkę będziemy już zaczynać. Lecimy raz, dwa, coś sobie machniemy. Jeszcze nie zaczęłam nowego odcinka z ustami. Zacząłem, przepraszam, Tomek, jeszcze nie zaczął odcinka z ustami. Usta są fajne, usta są proste. To jest o tyle fajne, bo z ustami jest tak, że im prościej je zrobicie, im mniej będziecie przy nich kombinować, tym lepiej. Tym to będzie wyglądało fajniej. Im mocniej się przy tym kombinuje, jeśli za dużo się robi, no to wtedy te ustka trochę ściszę, bo chyba za głośno mi się tu robi. No to wtedy te ustka wyglądają paskudnie.
Ustka trzeba naprawdę lekką ręką zrobić szybciutko i nie kombinować. Witam serdecznie. Od wczoraj mam jakąś złą pasę, ponieważ rysuję portret. Cały czas wychodzi mi ktoś kompletnie inny. Po raz pierwszy mam taką sytuację, dlatego robię dzień przerwy. Wiecie co? Podejrzewam, że ze zdjęcia rysujesz. Czasami tak jest. Słuchajcie, ja też miałem, jak rysowałem na zamówienia, takie przypadki, że niektóre osoby po prostu nie wychodzą na portrecie. Niby wszystko na zdjęciu widać, niby zdjęcie dobre. I czasami robiło się 2-3 razy daną osobę i ni w 5, ni w 10. Nie wiem, od czego to zależy. Po prostu niektórzy wychodzą na zdjęciu inaczej, na portrecie inaczej i coś tam jest nie tak, nie uda się. Może trzeba z tym nie walczyć, może faktycznie trzeba zrobić sobie przerwy, narysować coś innego. Na przykład takie usta dzisiaj razem z nami. Jakieś powykrzywiane usta. Wiecie co, dzisiaj nie będziemy mieć czasu, bo mam tylko godzinkę. Więc nie zabawimy się za długo. Chciałbym zrobić jeden czy dwa przykłady dwoma technikami, ale może słuchajcie, umówimy się za tydzień, zrobimy sobie jakieś takie specyficzne łuska, poszukam jakiegoś zdjęcia, bo dzisiaj nie miałem czasu, żeby się wgłębić, poszukać, więc może byśmy sobie coś za tydzień zrobili w piątek, także czemu nie? Tylko mi przypomnijcie gdzieś na Messenger, na Instagramie. Dobra, ponieważ mamy 92 osoby, do setki się zbliżamy, będziemy sobie zaczynać. Jakieś ustka sobie dzisiaj zrobię. Aha, jeszcze tylko, ja szybciutko. Iga, akurat się umyłam. No to chyba dobrze, nie? Super. Czyściutko, można zająć do live'a. Dobra, byleby łapki były czyste i kartek nie brudzić. Resztę nie trzeba myć. Co miałem mówić? A, tak, z ogłoszeń parafialnych bardzo szybciutko, żebym nie zapomniał, bo nie do wszystkich docierają te moje wiadomości. Ja trąbię na Instagramie, na Facebooku, ale często to, wiecie, jak to jest z zasięgami, często nie wszyscy dostają. Czekajcie, tylko włączymy iPada mojego. Okej. Bardzo szybciutko, tylko taka informacja, że na naszej stronie Rysuj z Chrisem, kto nie wie, o co chodzi, to macie link pod spodem w opisie. Jeszcze tylko dzisiaj. Ja o tym trąbię już dłuższy czas. Macie tutaj promkę minus 50 na kurs, ten podstawowy, błękitny, czyli jak pięknie szybko rysować ze zdjęć na Digital Painting na SP, bo od lipca, czyli od jutra podnosimy cennik tych odcinków, także będzie drożej. Niestety, inflacja robi swoje, wiecie, wszystko idzie w górę. My od początku powstania tego kursu 4 lat nie zrobiliśmy żadnej podwyżki, więc najwyższy czas to zrobić i bardzo szybciutko jeszcze kurs, szkolenie, jak się przebić, by się wyróżnić, realizować cele, spełniać marzenia. Przedsprzedaż dzisiaj się kończy. Też tylko do północy. Tu jest cena 99 zł, jeśli się nie mylę. Tak. Od jutra będzie to 189, także wraca to do normalnej ceny. Jeszcze dzisiaj do północy w przedsprzedaży jest. Jutro startujemy z tym kursem, także jutro rano sobie sprawdźcie stronę logowania, kto dołączył do tego szkolenia. Jutro tam się pojawią filmiki dla Was. I jutro startujemy też z wyzwaniem 30 dni, 30 ćwiczeń. O 9 rano wchodzicie na stronę ci, którzy dołączyli. Ewentualnie, jeśli jeszcze chcecie dołączyć, to wklikujcie dzisiaj sobie wyzwanie 30 dni, 30 ćwiczeń. To będzie 30 ćwiczeń, które pozwolą Wam opanować pewne techniki, wyćwiczyć, wypracować, zrozumieć i oswoić się z nimi tak, żeby lepiej rysować. 30 dni zobaczycie, jaki zrobimy fajny progres. Dużo łatwiej Wam się będzie rysowało. Także to wyzwanie startuje jutro. I przez 30 dni lipca będziemy się widzieć codziennie o 9 na stronie tej właśnie Waszej dostępowej. Także tak szybciutko, tylko tyle mam do powiedzenia. Zerknę na chwilę do Was. Co piszecie? Ja jestem po raz pierwszy. Barbara, witam Cię bardzo serdecznie. Miło mi, że z nami jesteś. Jeśli Ci się spodoba, chociaż nie wiem, czy Ci się spodoba, bo ja tutaj z reguły gadam, a za mało rysuję. Zawsze mnie popędzacie, żebym rysował, ja gadam. Ale jakoś tak nie potrafię rysować i mówić. A lubię z Wami posiedzieć, pogadać, poczytać. Ale zapraszamy Cię oczywiście na piątek na 20. Każdy piątek o 20 spotykamy się tutaj na live. Coś tam zawsze sobie porysujemy. Monika tutaj pisze, kupiłem sobie nawet digitala, nie mam na czym się uczyć, ale kiedyś się przyda. Niedługo na naszym digitalowym koncie i na moim Instagramie będę trąbił o tym, będzie do zgarnięcia tablet, fajny tablet, więc wiecie, ręka na pulsie.
Czy będą trudne te ćwiczenia? Podejrzewam, że chodzi o to, tak? Wyzwanie 30 dni, 30 ćwiczeń. To w lipcu startuje, a tu już, ponieważ marudziliście, że na sierpień nic nie ma, że tylko na lipiec, więc na sierpień będzie wyzwanie 30 dni, 30 szkiców. To wyzwanie Wam pozwoli wyćwiczyć szkice, bardzo szybkie szkice, takie 5-10-minutowe. Pozwoli Wam się nauczyć proporcji, cieniowania, zauważania pewnych rzeczy tak na szybko, bardzo szybko, żeby to fajnie wyglądało. I przygotuję Was to do naszego wyzwania styczniowego, do Krysowanek, gdzie zawsze jest do wygrania mega super nagroda. Ale to w sierpniu. Natomiast w lipcu jutro startujemy z wyzwanie 30 dni, 30 ćwiczeń. To będą proste ćwiczenia, słuchajcie. To nie będą trudne ćwiczenia. To będą naprawdę takie filmiki, będą 5, góra do 10 minut. Bardzo proste ćwiczenia, które pozwolą Wam rozruszać rękę, wypracować zrozumienie pewnych technik, lepiej robić pewne rzeczy ołówkiem czy kredkami, bo nawet kredki też będą, czy gumką. To są specjalnie dobrane ćwiczenia, które zapoznają Was z pewnymi materiałami, z pewnymi technikami, z pewnymi sposobami rysowania. Nie będziemy rysować czegoś bardzo konkretnego, bardzo realistycznego, czegoś trudnego. To będą proste ćwiczenia. Także spokojnie, nie bójcie się. Każdy, naprawdę, każdy da radę. Czy kurs dla dzieci będzie? Wiem, już mnóstwo osób o to pyta. Kurs dla dzieci na chwilę obecną po prostu nie mamy mocy przerobowych, nie mamy możliwości. Ja sam się nie wyrabiam, zresztą wiecie, często odcinki się opóźniają na chwilę obecną, niestety nie, ale wiem, że bardzo dużo o to pyta osób, więc na pewno będziemy o tym myśleć. Nawet w tej chwili jeszcze nic nie obiecuję. Tomek Grzeguszko was tutaj popędza, dawajcie łapki w górę, oczywiście, dawajcie łapki w górę. Co do ust, najgorzej wychodzą mi uśmiechnięte. Chyba nie przygotowałem dzisiaj uśmiechniętych ust, ale może następnym razem. Dobra, następnym razem przygotujemy, umówimy się za tydzień w piątek. Dzisiaj zaczniemy, poćwiczymy, wprawimy się, a za tydzień w piątek zrobimy sobie jakieś usta fajniejsze, wykrzywione, może jakieś uśmiechnięte, coś trudniejszego. A w ogóle to Was zapraszam, no, na masterclass portret, bo właśnie na masterclass portret Narysuj z Chrisem. Tu ostatni odcinek był o ustach. Tam przerabialiśmy różne usta, różne techniki rysowania. Dzisiaj sobie coś tam narysujemy, ale tutaj macie 2 godziny, chyba tam ponad było 2 godziny filmu pokazującego, jak to wszystko ogarnąć. Zmarszczki na górnej linii powieki oka. Matko Święta, nie wiem, o co chodzi. Zmarszczki na górnej linii powieki oka. Oko rysowaliśmy miliony razy i pewnie też z jakimiś tam zmarszczkami. Kochani, ja z reguły wychodzę z założenia, że nie powinniśmy kombinować. Zmarszczki na górnej linii oka z reguły rysuję takimi bardzo krótkimi pociągnięciami i one same wychodzą. Nigdy jakoś specjalnie się tym nie przejmowałem. Rysujmy, dobra. Bo czas marnujemy. Jaka ilość kredek będzie potrzebna do lipcowego wyzwania? Kochani, na YouTubie tutaj jest wstęp do tego kursu i tam ja mówię o materiałach, jakie będą potrzebne. Także znajdźcie sobie ten film, obejrzyjcie. Dzisiaj już nie będziemy marnować czasu. Lecimy, narysujmy coś, narysujmy jakieś ustka. Najpierw szybciutko, jakieś naprawdę bardzo, bardzo proste. Zróbmy tylko ranę, jaki ja tutaj mam bajzel. Czekajcie, dajcie mi sekundkę, bo nie wiem, gdzie co mam. Dobra, 2B. Niech będzie 2B. Okej. Dobra, ja już nie będę tłumaczył, słuchajcie, co robimy i jak robimy. Bo to było na masterclassie. Dzisiaj chcę tylko z Wami tutaj posiedzieć, porysować, pogadać. I wiecie, co chodzi mi po głowie? Jeszcze jeden kurs, który prawdopodobnie zrobię, bo widzę, dużo ludzi ma straszny problem. Wy to widzicie? Widzicie? No, trochę za wysoko zacząłem, ale nic, widzicie. Zaraz przycisnę mocniej, będzie lepiej widać. Chodzi mi po głowie pewien kurs, bo coraz więcej ludzi ma problem z takimi, kurczę, prostymi rzeczami. Ja mogę pewne rzeczy mówić i powtarzać miliony razy, a później i tak ludzie mi mówią, że mają z tym problem. O co chodzi? Chodzi o szkicowanie oczywiście, tak? Dzisiaj nawet mi się wyświetlił komentarz pod jakimś filmem, czemu nie pokazuje szkicu, jak robić szkic i tak dalej. Szkiców na filmach na YouTubie często nie pokazuję po to, żeby nie marnować czasu.
Bo to jest naprawdę bardzo prosta rzecz i pokazywałem to i w kursach, jest odcinek, kilka odcinków chyba nawet na temat szkiców. Więc w to się jakoś tam zwykle na filmach nie zagłębiam, bo mi szkoda czasu marnować. Natomiast co miałem mówić? A, no właśnie chodzi mi po głowie zrobienie takiego osobnego kursu, bardzo krótkiego, tam nie wiem, 3-4 filmy czy 5 o różnych tematach. Szkicuj metodą Chrisa, bo różnymi metodami słyszę, ludzie rysują, szkicują, metoda Lumisa, bardzo słynna, znana, a ja mam swoją metodę i czemu by nie zrobić kursu Szkicuj metodą Chrisa? A wtedy byśmy szkicowali na takim kursie kilka różnych rzeczy, jakieś proste rzeczy, jakieś proste modele, proste przedmioty, ale również na przykład właśnie czy oczy, czy usta, czy całą twarz. Zrobić taki kurs tylko o szkicowaniu, takim od ręki, nie? Żeby umieć sobie bezproblemowo od ręki wszystko naszkicować. Ja wiem, że to jest w moich kursach, ale to jest tak porozrzucane w różnych odcinkach. Także, o sorry. Boże, ja wam głupoty plotę, pokazuję sorry. Boże, dopiero teraz widzę komentarz. O matko święta, nie włączyłem wam. No widzicie, jaki ja jestem. Cały czas wam mówię, bardziej o tych kursach wam tutaj mówię, nie, że Narysuj z Chrisem są, jest, tutaj już wam pokazuję Narysuj z Chrisem. Sorry, jeszcze raz to powiem szybciutko. Jest promocja, tylko dzisiaj już minus 50 na ten błękitny, jak rysować pięknie i szybko ze zdjęć. Na Digital Painting minus 50, na rysunek akademicki minus 50 SP. To są takie przeceny przed podwyżką, bo w lipcu, od 1 lipca, od jutra robimy, podwyższamy cenę tych odcinków, właśnie tych kursów. Także jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć, tu jest mnóstwo odcinków, chyba 43 albo 40 coś. 34, przepraszam, 34 odcinki. Digital Painting zaczęliśmy, już będzie niedługo nowy odcinek, nie martwcie się. ASP też będzie nowy odcinek. Te kursy są przecenione, minus 50, ale tylko jeszcze dzisiaj do północy. Od jutra, przepraszam, ale już dzisiaj mam tak intensywny dzień, że już nie wyrabiam. Od jutra będą wyższe ceny tych odcinków, wyższe ceny w ogóle tych kursów. Także jeśli ktoś jeszcze chce dołączyć, czy dokupić sobie odcinki brakujące, to polecam szybciutko dzisiaj jeszcze, bo od jutra już będą wyższe ceny. Od jutra startuje przedsprzedaż, znaczy przedsprzedaż jeszcze dzisiaj do północy jest tego kursu Jak się przebić, by się wyróżnić. Tutaj będziemy omawiać różne rzeczy, Instagramy, Facebooki, w ogóle działalność naszą twórczą, prowadzenie firmy, czy w ogóle jakąkolwiek działalność, jaką macie, chcecie się w niej wyróżnić spośród wszystkich innych osób, spośród tłumu, czy chcecie być wśród najlepszych ludzi w swojej branży, czy może chcecie być numer jeden, o tym będzie ten kurs przedsprzedaż. Tylko do dziś 99 zł, jutro już będzie 189, bo jutro ten kurs startuje. Ci, którzy kupili, jutro się logujecie raniutko i macie tam już, zaczynamy ten kurs i wyzwanie 30 dni, 30 ćwiczeń, to jest lipcowe. Też jutro startujemy o 9, także jeszcze dzisiaj można sobie dołączyć i od jutra z nami wszystkimi. Natomiast tu wyzwanie 30 dni, 30 szkiców, właśnie będziemy robić szybkie szkice, startuje w sierpniu, także jeszcze jest czas na dołączenie tu na spokojnie, ale to, słuchajcie, już startuje dzisiaj. Dobra, sorry za to, że wam nie wyświetliłem. Także już jest wszystko w porządeczku. A kiedy kurs z postaci stylizowanych? Nie wiem, czy zaczniemy jeszcze w tym roku. Jak nie, to zaraz gdzieś na początku przyszłym, bo teraz kończymy odcinki tego podstawowego Rysuj z Chrisem, tego błękitnego. Będą jeszcze dwa odcinki, przy czym ostatni odcinek chcę zrobić wspólnie z wami, także też trzymajcie rękę na pulsie, bo będzie można zaistnieć w tym odcinku ostatnim. Jak skończymy, to wtedy będziemy myśleć nad następnym, ale chcę Digital Painting doprowadzić, bo tam mamy tutaj Digital Painting, tutaj o ten, mamy, to jest taki podstawowy, basic jest ten nazwany, ponieważ to są takie podstawowe rzeczy, żeby w ogóle umieć zacząć, ogarnąć programy. Tutaj chcę jeszcze zrobić, wspomnieć o Clip Studio Państwu, wspomnieć o Photoshopie, jeszcze parę rzeczy omówimy. I to będzie taki króciutki kurs, natomiast później będziemy się czepiać konkretnych rzeczy, czyli na przykład właśnie kurs postaci stylizowanych i to będzie również właśnie w digitalu, więc najpierw chcemy to ogarnąć. Witam serdecznie, Piotrze, pozdrawiam Cię, miło, że jesteś. Czy w niedzielę też będzie lekcja? Chodzi pewnie o wyzwanie. Tak, przez 30 dni lipca.
Także we wszystkie dni, a lipiec ma chyba 31, tak? Więc ostatni dzień będziemy odpoczywać, będziemy bimbać sobie, ale przez 30 dni lipca codziennie. Byłem dziś w kopalni Wieliczka, a potem cały dzień rysowałem. O, w kopalni Wieliczka nie byłem już chyba 20 lat. Czy kiedyś zrobisz recenzję? Boże, ja, widzicie, tak wyglądają właśnie nasze live'y. Ja z wami gadam cały czas, ale uwielbiam, bo po prostu macie mnóstwo pytań, ja lubię w taką interakcję na żywo z wami wchodzić. Czy, gdzie to było? Czy kiedyś zrobisz recenzję XP Pen Artist 24 Pro tabletu? Co o nim sądzisz? Miałem kiedyś, mam do tej pory XP Pen tablet, ale taki zwykły, nie ekranowy. Genialna jakość. Natomiast z tego co pamiętam, XP Pen Artist miał chyba folię na ekranie. Ja strasznie nie lubię folii, dlatego nie wybrałem dla siebie. Mam chujona dla siebie. XP Pen nie wziąłem ze względu na folię, ale pomyślimy, zobaczymy. Zobaczymy. Muszę znaleźć trochę czasu, żeby faktycznie do digitalu wrócić, bo trochę to zaniedbałem i będziemy myśleć. Dobra, czekajcie, bo coś kliknąłem, nie to. Dobra, lecimy dalej. Chwilę porysujemy, bo za dużo gadam. Zobaczcie, jakie proste są usta. To jest dosłownie kilka pociągnięć, kilka kresek i usta będą dobrze wyglądać. Ust nie wolno, tak jak mówiłem wcześniej, przekombinować. Usta, tak w ogóle, to jest taki fajny temat sam w sobie, tak jak oczy. Ja uczę i usta mogę rysować się z zamkniętymi oczami na pamięć. Uwielbiam ten temat. Chociaż przyznaję szczerze, że ja często fantazuję. Nawet nie patrzę teraz na zdjęcie. Właśnie się na tym złapałem, że nie patrzę na zdjęcie, więc mogę narysować nie te usta, co trzeba, ale ustami generalnie się zwykle inspiruję, a nie robię je tak idealnie identyczne. Chyba że muszę narysować jak czyjś portret faktycznie, nie? Na zamówienie. Nie, teraz nie rysuję na zamówienie, ale jeśli mam narysować czyjś portret, to wtedy tak. Ale generalnie to lubię się pobawić tymi ustami. To będzie taka szybka, kreskowa wersja, którą ostatnio strasznie lubię, bo jest bardzo prosta, bardzo szybka, a naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie, usta to jest coś naprawdę fajnego, aby nie przekombinować tego. I jest git. Dobra, to wystarczy, taki szybciutki szkic. Zaraz sobie zrobimy może jeszcze jedno. Rysujecie ze mną? Dajcie znać, czy rysujecie. Czy robisz kurs rysowania markerami? Nie, ponieważ w życiu nie robię. Przepraszam, raz kupiłem chyba sobie kopiki, czy nie, promarkery sobie kupiłem, próbowałem coś nimi robić i to nie moja bajka, więc nie znam się na tym, nie będę robił kursu, nie będę wam ściemniał, że to umiem.
Okej, sporo osób rysuje. Dobra. Ja mam największy problem z uzyskaniem podobieństwa. Z tym podobieństwem to jest straszny problem czasami, ale to jest kwestia praktyki, naprawdę. Wierzcie mi, im więcej rysujecie, jeśli macie problem z podobieństwem, rysujcie, rysujcie, rysujcie. Ja wiem, że to banalnie brzmi, nie? Że trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, ale tak to wygląda. Naprawdę tak to wygląda i myślę, że to jest jedyna dobra rada. O, może takie coś. Małgorzata Osowska, czy dużo się spóźniłaś? Nie, ominęło cię tylko moje gadanie. Jedne ustka. Także narysujemy sobie jeszcze Z2, którą mamy. 26. O, okej. Okay. Jeszcze mamy chwilkę czasu. Rysunek węglem. Rysunki węglem będą na masterclassie. Także zapraszam was. Będą rysunki węglem. No, no, będą, będą. Tak, Piotrze, dziękuję ci bardzo. Trochę się u nas tutaj uspokoiło. Na szczęście jest taka cisza. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś tam cisza przed burzą, ale tak, te zdrowotne problemy, które mieliśmy od początku roku, w ogóle w rodzinie, nie tylko chodzi o mnie, były bardzo, bardzo poważne, były dramatyczne opinie lekarzy, natomiast w tej chwili na razie jest ok. Także dziękuję bardzo w imieniu całej rodziny. Mam nadzieję, że już będzie wszystko tylko dobrze. Czy dałbyś kiedyś jakieś fajne zdjęcie do rysowania, ponieważ nie mam już pomysłów. Na naszym kursie, na Rysy System, mamy miliony zdjęć. Zawsze do odcinków daję kilkadziesiąt zdjęć, także zapraszam na kurs. A u nas na grupie, na Rysy System, mamy specjalną grupę. Jest Akademia Krisa Fotografia, taka grupa, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia za darmo, które można sobie pobrać, które można sobie narysować. Jest mnóstwo zdjęć, także zapraszamy też do grupy na Facebooku. Jakieś promocje dla początkujących? No właśnie w tej chwili nie trwa promocja, o tym mówię, słuchajcie, ale tylko jeszcze do północy macie minus 50. Minus 50, można teraz korzystać. Kto jest początkujący, jeszcze dziś do północy polecam skorzystać, bo później będzie drożej. Dobra, to wyłączę i lecimy z tymi ustkami. Może jeszcze na razie tym, albo wezmę sobie inny kolor, słuchajcie, bo patrzcie, co ja tu mam. Pokazywałem wam na Instagramie i nie mogłem się oprzeć. W sklepie Deals zakupiłem, zobaczcie, ich tutaj jest, gdzieś to było napisane. Gdzie było napisane? 15 sztuk. Kurczę, zobaczcie, 15 sztuk ołówków automatycznych. Świetne wkłady mają. Mają takie mięciutkie wkłady, dosłownie jakbym 8 by rysował. Uwielbiam je, po prostu uwielbiam. I jeszcze jak będę w Deals, to pojadę i dokupię. 7 zł, słuchajcie, to kosztowało. 15 sztuk ołówków automatycznych, 7 zł. Dobra, weźmy sobie inny kolorek. No to lecimy z tymi drugimi ustkami. Wybaczcie, że nie będzie może jakoś tam wyjątkowo idealnie to samo, ale nie chcę marnować czasu, żeby tutaj ślęczeć, a chcę zrobić jeszcze jedną wersję rozcieraną, bo to jest fajna magia. Natomiast tutaj pobawmy się jeszcze w te ustka. Że bardziej się inspiruję tymi ustami, bo nie wiem dlaczego, ale przy ustach już wam mówiłem, że i oczy, i usta traktuję jako taki temat bardzo swobodny, taki temat sam w sobie. I oczy możecie rysować zawsze, one wyglądają dobrze, i usta tak samo, to jest taki temat naprawdę sam w sobie dobry do rysowania, zawsze fajnie wygląda. I usta tak samo. Usta to też jest taki temat, który zawsze można rysować i zawsze będzie to fajnie wyglądało. Jak takie dziwnie pokrzywione te usta, ja je troszeczkę wyprostuję tutaj, niech one ładniej wyglądają nieco. Ale tu może trochę za małe.
Zobaczcie, kształt ustek. Jeśli chodzi o usta, to wam tylko powiem ci, którzy nie są na masterclassie, czyli tutaj, bo tu ostatnio był na masterclass portret na rysuj z Chrisem. To nie wie, no to jeszcze raz mówię, link macie do tej strony w opisie filmu. To tutaj mieliśmy odcinek o ustach. Ja się rąbnąłem, bo miał być masterclass. Wróć, masterclass postacie, a zrobiłem masterclass portret. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Może to jakoś nadrobimy szybciutko w lipcu. I co miałem mówić? A, i tutaj w tym odcinku tłumaczyłem cztery takie kroki przy rysowaniu ust, które są ważne. Jeśli je zapamiętacie i będziecie według nich postępować, to te usta wam kompletnie nie będą sprawiać problemu. Będzie to wam wychodzić naprawdę bardzo łatwo, bardzo prosto. Usta nie są niczym skomplikowanym, tylko trzeba pamiętać o kilku krokach, które dokładnie omówiłem. Także tutaj już nie będę się produkował. Dobra, ja to troszeczkę gdzie moja gumka? O. Dobra. I ołóweczek automatyczny. Zaraz to skończymy szybciutko, w 2 minutki. Ja uczę się szydełkować, więc nie mam czasu na rysowanie. Ale to super, teraz jest fajne rzeczy można robić z tych na szydełku. Boże, jakie cuda ludzie robią, coś pięknego. Sam zamawiałem, słuchajcie, zamawiałem 2 pluszaki robione właśnie, nie wiem czy na szydełku, czy na drutach, nie znam się, ale mam kłapouchego. Boże, pokazałbym wam go, ale kamera chyba ostrości nie złapie. Jak mi przypomnicie, to go wam na Instagramie pokażę, ale jest po prostu zjawiskowy, tylko się kawał ubrudził. Muszę go umyć. Jest po prostu bajeczny, można mu ubranka zmieniać. Jest coś cudownego, słuchajcie, zobaczcie, jaką ma czuprynkę. Nie wiem, czy to jest robione na szydełku, na drutach, czy na czym, nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu go uwielbiam. Dobra, lecimy dalej. Wracam do was, do ku przestrodze. Co Piotr pisze? Ładowałem baterię codziennie, a tu nagle się wyłączył, bateria się zaczęła nagrzewać sama z siebie. Jutro wymienić ją trzeba. W sensie, że do czego to, Piotrze, mówisz? Czy to mówisz do czego? Z tym ładowaniem. Czy polecam pójście do plastyka? To zależy, co chcesz robić w życiu i na czym ci zależy. Jeśli chcesz być takim typowym artystą, który chce mieć własną galerię, czy wystawiać obrazy w galeriach, tak, polecam pójście do plastyka, tylko naprawdę trzeba się przykleić do wykładowców, trzeba uczestniczyć w całym tym życiu szkolnym, a nie tylko pójść, odbębnić, bo to ci kompletnie wtedy nic nie da, więcej się nauczysz z tutoriali na YouTubie chociażby, czy z kursów, które są w ogóle w internecie. Natomiast do plastyka polecam pójść, jeżeli wiążesz swoje życie z tym gronem artystów autentycznych, tych takich, wiecie, wystawiających się w galeriach, jeżdżących na wernisaże i tak dalej. Jeśli to cię interesuje, tak, pójście do plastyka, ok, jak najbardziej, tak. Jeśli cię interesuje, nie wiem, robienie Instagrama i rysowanie na Instagramie, współpracę z firmami, to mi plastik jest do tego niepotrzebny. W tej chwili jest duża moda i dużo bardziej stawia się na samouków. O, super wytłumaczone, Monika pisze, rysowanie ust w nowym odcinku. Ja już ogarnęłam, nic tylko rysować. No właśnie, to jest proste. Są 4 kroki w rysowaniu ust, które jeśli zapamiętacie, to w każdych ustach to się stosuje i po prostu one wychodzą. Ja też kiedyś miałem problem z ustami, bo siedziałem przy zdjęciu, słuchajcie, i powiększałem to zdjęcie, i dłubałem, i nie wiedziałem, w którą stronę tu co narysować. Ale to jest proste. To są 4 kroki, które robicie zawsze na początku, a potem dostosowujecie do tego usta. I kto wprawne oko ma, to zauważy, że ja tutaj rysując też zawsze rysuję to tak samo, wyznaczam sobie pewne rzeczy. I to są te 4 kroki, które są tak proste do zapamiętania, do ogarnięcia, że to jest fajne. Kłapouchy też kawosz. Oczywiście, nie może być inaczej. Kłapouchy razem ze mną kawę pije. Szydełkowa robota. No, tutaj Basia nam pisze. Super. Bo się kompletnie na tym nie znam. Czy mógłbyś zaakceptować prośbę o dołączenie na grupę Akademia Krysa fotografię? Tam Bożonka się tym zajmuje, także pewnie na pewno zaakceptuje. Może jej w tej chwili nie ma, może nie ma czasu. O, jest Bożenka! Jest! Super. Także Bożonka, tutaj jest jakaś prośba o akceptację na Akademii Krysa. Nick Michał Polowczyk. Dobra, już tylko zerkam do was, do końca już dochodzę do komentarzy.
Wrzucisz zdjęcia ust, które rysujemy? Dobra. Słuchajcie, zapiszę sobie. Wrzucić na Facebooka zdjęcia ust. Zapiszę sobie, bo na pewno nie zapamiętam. Także już zapisałem, tak? Wrzucę Bożenkę. Tam oczywiście Bożenka pewnie zrobiła już post na Facebooku, także jeśli rysujecie razem ze mną, to na Facebooku to można wrzucić w tym, pod tym postem w komentarzu prace, które dzisiaj zostały razem tutaj z nami na live wykonane. Już dochodzę do końca i rysujemy dalej. Linoryt. Słuchajcie, ja jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych, to mam tytuł grafika i ten tytuł broniłem właśnie z linorytu. Słuchajcie, nie z rysunku, tylko z linorytu. Nieprawdopodobnie fajna zabawa, tylko że no, linoryt bywa nieprzewidywalny. I to jest coś, co mi się osobiście nie podoba. Techniki graficzne naprawdę są świetne. Jest mega fajna zabawa, ale dużo bardziej wolę na przykład dzisiaj digital. Dużo ludzi o tym pisze. Czy lepiej postawić dzisiaj na digital, czy na klasyczną? Ja uważam, że lepiej postawić na digital. Daje nieprawdopodobnie fajne możliwości. Natomiast no, linoryt, mimo że naprawdę fajny, naprawdę super, super zabawa, super technikę, to bywa tak nieprawdopodobnie nieprzewidywalne, że czasami robiło się coś przez tydzień, jakąś grafikę, po czym się okazało, że to jest kompletnie do wyrzucenia. Taki jest linoryt. Bywa naprawdę przebiegły. Dobra, mamy tutaj. Troszeczkę może zmieniłem te usta, ale jakoś tak mi się te na zdjęciu nie bardzo podobają. Ja tu mam gdzieś jakiś grubszy ołówek, ja się morduję tym. O, teraz to lepiej. Chwila ciszy, bo skupiam się, żeby skończyć to, a nie gadać tylko z wami, chociaż lubię. No i zobaczcie, usta, naprawdę to jest taka bajka, która im prościej, tym lepiej. Będzie wyglądał taki prosty szkic sam w sobie fajnie. Dobra, zostawimy to tak, fajnie wygląda. Znowu wracam do was, jeszcze jedne ustka sobie dzisiaj zrobimy, techniką rozcierania, także jak macie gdzieś tam wiszer pod ręką, to warto sobie przygotować, albo Z2 zrobimy, zobaczymy jak się wyrobimy, tylko zaglądam na was. Pytanie nie na temat, jakiego programu używasz do streamowania? Czekajcie, zaraz sprawdzę jakąś nowe... OBS Studio. Nie jest to idealny program, czasami mnie denerwuje, czasami mnie naprawdę irytuje, bo ma swoje humory. Szczególnie z głosem mam problem. Czasami potrafi mi coś tam strzelać, czasami coś tam się zawiesi, zdarza się. Natomiast, no nie wiem, gdzieś jakoś taki jest intuicyjny, szybko mi się go udało ogarnąć i na razie nie mam czasu szukać innego. A jest git, okej, na takie podstawowe live'y. Jest zupełnie git, nawet kursy nim nagrywam, także jest w miarę dobrze. O, zaczyna coś ich wychodzić. O, super, super.
O, nowe osoby w Akademii Krisa Fotografia są już zaakceptowane. Także tutaj kto pytał, to już jest. To a propos linorytu, tak, dokładnie, fajna sprawa. Ręka boli od wycinania przez 5 godzin. Przez 5 godzin, kurczę, Zuzanna, czasami się robiło naprawdę przez tydzień. Robiliśmy, zdawaliśmy egzamin z formatu 100 na 70, wyobraźcie sobie. Także trochę trzeba było, robiliśmy chyba 5 czy 6 prac na dyplom formatu 100 na 70 centymetrów linorytu. Było roboty, były pocięte palce, były. Och, cudnie było. No ale dobrze, że było, słuchajcie. Wolę digital. Zdecydowanie. Późno, ale jestem. Super gochulka. Fajnie, że jesteś. Rysujemy ustka. Dobra. Następne zrobimy sobie jakieś szybkie takie może rozcierane. Bardzo szybko. Nie wiem, czy ja robiłem OT na... Chyba robiłem. Nie pamiętam. Na czym? Bo na odcinku, na masterclassie. Nie pamiętam, czy były te, ale takie są bardzo proste, więc może się szybciutko uda zrobić. A technika rozcierana w przypadku ust jest bardzo fajna, bo się robi naprawdę bardzo szybko tego typu ustka. Także polecam Wam. Chwilę pomilknę, żeby coś narysować w końcu. Że szkic ust to jest naprawdę minutka, dwie i są zrobione. Dobra, zaraz to będziemy poprawiać, jak znajdę ołówek. Bo potrzebuję 8B i potrzebuję przeduszki do niego. Przepraszam za dźwięk, zakryć uszy. Trochę się muszę poczuć, ale mam straszny bałagan. Nie mogę znaleźć przeduszki mojej, a strasznie mi ciężko będzie bez niej. Dobra, coś tu jest. No to lecimy. Technika rozcierana. Jeśli ją znacie, to wiecie, co robić. Najpierw ciemne miejsce. Trochę ciszej nie zaszkodzi. Chociaż mi strasznie tutaj wiatrak od komputera huczy. Tak streamujemy na żywo. Musi się trochę pochłodzić. Dobra, lecimy szybciutko. Technika rozcierana jest fajna, bo nie trzeba się bardzo starać w pierwszych fazach rysunku.
Tu jest fajne, można sobie pomazać. I tak będzie super. Tu mamy godzinę 46. Dobra, zdążymy. Może jeszcze jedno zdążymy? Zobaczymy. Mi się ręka trzęsła, czy mam coś nie tak z telefonem? Ktoś tu pisze, Małgosia pisze. Czy ci się ręka trzęsie, czy mam coś nie tak z telefonem? Czy mi się ręka trzęsie? Nie wiem. No jak rysuję, to mi się trzęsie. Zobaczcie, jaki mam wiszer. O, taki jest najlepszy. Nie wiem, ile go już używam. Za 2 lata może? Poprawmy to. I szybciutko odpowiem na pytanie, czy na kursach Masterclass Portrait i zwierzaki będą odcinki jak rysować w kolorze, czy tylko ołówek, tak? Będą kolory. My zaczynamy od ołówka, bo to jest najprostsza droga. I na tym ołówku tłumaczę pewne rzeczy, które są nam niezbędne. Natomiast później, tak, po ołówku będzie węgiel w portretach, ale w zwierzakach na przykład będą dwukolorowe rysunki, typu na przykład, może zrobimy sobie odcinek biało-czarne, na przykład beżowym czy na siwym papierze. Fajnie to wygląda. Ale będą również oczywiście kolorowe, także full color będzie całkowicie. Realistyczne prace będą mniej realistyczne, także no, będzie tego naprawdę sporo. Dobra, wiecie dlaczego uwielbiam technikę rozcieraną? Bo można w niej robić to. Widzicie, jak szybko powodujemy efekt realistyczny. Efekt mokrych ust. Sekunda i już. Możemy to jeszcze podprawić trochę gumką zwykłą. I kilka jeszcze pociągnięć mocniejszych.
proste, nieskomplikowane, fajnie wygląda. Dobra, może tak zostawię i zrobimy sobie jeszcze jedno. Bistrary ze Stedlera chyba nie próbowałem, ale najlepsze są takie najtańsze. No name'y właśnie. One są mięciutkie. Przez to, że są beznadziejnej jakości, są tandetne, to są rewelacyjne. Nie wiem czemu właśnie firmy myślą, że im twardszy będzie, tym lepszy. Do kredek jest fajny, twardy. Do kredek twarde się świetnie sprawdzają na przykład, ale do ołówka mięciusieńkie. Zęby moja zmora, pisze kto pisze? Monika, jeśli chodzi o zęby, nie kombinujcie z zębami. Zęby róbmy jak najprościej się da. I lepiej z nimi nie kombinować. Naprawdę 2-3 kreski, basta. Nie wchodźcie w interakcję z zębami, bo to się zawsze źle kończy. Zęby dobrze wyglądają, jak są takie niedopowiedziane. Bamblik. Co to jest bamblik? I do kogo to? Do mnie? Ale z ciebie bamblik. Bambik. Bambik. Co to jest bambik? Ale na nie każdym papierze można to zrobić. Ponoć. Czy ja wiem? Na różnych papierach robiłem. Na jednych jest efekt bardziej gładki, na drugich bardziej widać fakturę. Ale chyba na każdych się da. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno. O to, to mi się podobało. To byśmy sobie machnęli. Właśnie w takiej technice. Ostatnie dzisiaj, bo już mi 7 minut zostało. Pewnie się nie wyrobię w te 7 minut, ale już ile zejdzie? Trudno. Szybciusieńko. 108 osób na live. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy jeszcze dzisiaj doszli. Nie zobaczycie całość. A może zobaczycie, czekajcie. Postaram się tutaj rysować, żeby wszystkie było widać. Dobra, zróbmy szybciutko. Już to niech będzie takie... Będzie mocno improwizowane chyba, bo już mi szkoda czasu. Chwila ciszy, przynajmniej zanim skończę szkic. Zaraz do was zajrzę znowu. Ach, ja lubię z wami gadać. Na tym gadaniu nam niestety tyle czasu schodzi. Ale po to jest live. Na kursach. Mogę się skupić na rysowaniu, mogę wam wszystko wytłumaczyć, a live jest po to, żeby z wami sobie tutaj posiedzieć i pogadać. Nie? Mam rację? Powiedzcie, że mam rację. Dobra, to będzie coś takiego w szkicu. Bambik to taka osoba, która nigdy nic nie wydała na Fortnite i nie ma podstawowego skina. Tak, to zdecydowanie ja, czyli ja jestem Bambik jak nic. Tak, nigdy niczego nie wydałem na Fortnite, nigdy nie grałem w Fortnite'a i nie mam skina na Fortnite. O, Bambik jestem. Człowiek się uczy całe życie, słuchajcie.
Łapki w górę. Tak jest, Bożenka, tu ma rację. Łapki w górę, kto rysuje, kto jest na live, kto z nami tutaj się spotyka, łapki w górę zostawia. Dzięki temu mamy lepsze zasięgi. Ja mam lepszą motywację, żeby robić te live. A was to nic nie kosztuje. Więc łapki w górę. To mi strasznie ciężko na dole rysować, bo już mi się kończy szkicownik. Będzie może trochę krzywo, sorry. Ale tu rozcierana, więc może być trochę krzywo, zaraz to poprawimy. Toki. Ja muszę lecieć, pa. Pa, Kronix. Dzięki za bombika. Bambik to taki słonik z muzycznej bajki dla dzieci. Nie znam. Nie znam, ale fajnie brzmi Bambik. Podoba mi się. Co? A, nie, to 8B mam. Dobra. 8B, mój ulubiony ołówek. Przez 12 lat rysowania portretów na zamówienie nie używałem innych ołówków jak tylko 8B. Tak się nauczyłem, słuchajcie, operować 8B, że umiem robić bardzo cieniutkie, bardzo delikatne szkice, ale i bardzo mocno przycisnąć, kiedy trzeba. Także wiecie co, często ludzie mnie pytają, jaki zestaw ołówków kupić, duży, mały, średni. No cóż, nie potrzebujecie wcale jakichś tam zestawów ołówków. Tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie, to jakiś ołówek typu 2B, który będzie trochę twardszy, ewentualnie HB. Jeden średni, czyli jakiś 4B i jeden mięciutki, czyli 8B. To jest wszystko, co potrzebujecie. A jak ktoś się uprze, tak jak ja, to może rysować cały czas tylko ołówkiem 8B. Czasami się zapominam i cały czas rysuję ołówkiem 8B. Już zmieniam. Dobra, szybciutko. Fajna jest technika rozcierana, bo w pewnym momencie to wygląda po prostu dramatycznie brzydko. Za chwilę zacznie to wyglądać fajnie. O technice rozcieranej też bardzo dużo mówiłem. Jeśli nie łapiecie się w tej technice, nie wiecie, jak tych narzędzi używać, bo ludzie często mi mówią, że wiszer im robi dziwne ślady, że gąbka do makijażu im robi dziwne ślady, że nie umieją tego ogarniać, że im nie wychodzi, że wychodzi jakoś dziwnie, brzydko, nienaturalnie. To zapraszam tutaj na, nie na to, na Narysuj z Kisem stronę, na tym błękitnym kursie, który jeszcze do północy, przypominam, jest w promocji. Zobaczcie, jaka tu jest akcja. Wszystkie odcinki, które są aktualnie, czyli 34 tematy. Zobaczcie, jaka przecena, ale tylko dzisiaj. Jutro już nie będzie tak dobrze. Ale tu jest technika rozcierana właśnie. O, tutaj chcę wam pokazać odcinek 13, w której tu technice, zobaczcie, jak to wygląda. To jest rysunek, kochani. Ten kubeczek to jest rysunek. Ta pani to też jest rysunek. Technika rozcierana jest magiczna. I tu dokładnie opisuje, jak używać, czego używać, w jaki sposób. Tu mamy też ćwiczenia do tego, do techniki rozcieranej. Także no. Także kto chce ogarnąć tę technikę, to zapraszam. A ja wracam do ust. Widzę, że jakaś dyskusja trwa, ale nie będę zaglądał, bo chcę szybciutko to skończyć. Na końcu zajrzę do was.
Dobra, rozetrzyjmy to, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Miałem was zapytać, słuchajcie, bo dzisiaj dyskutowałem na temat godziny live'a, bo dla mnie godzina 20 to jest taka, no z jednej strony mam święty spokój, bo już tutaj sąsiedzi naokoło trochę się uspokajają, kosiarki zaczynają już cichnąć o tej porze, bo komary wyleciały, więc ludzie się chowają do domów, a więc jest trochę spokoju. No, ale z drugiej strony po całym dniu, często kiedy mam mnóstwo nagrywania, często rysowania, no traf dzisiaj chciał, że dzisiaj nie rysowałem, ale często tak jest, że rysuję cały dzień i moje oczy już na wieczór nie wyrabiają, kompletnie nic nie widzę, także czasami kto jest stałym bywalcem live'ów, ten wie, że czasami rysujemy naprawdę byle co i byle na szybko, bo ja kompletnie już nic nie widzę, wzrok mi się rozjeżdża. Więc miałem was zapytać, czy na przykład byliby zwolennicy, żeby zamienić się z piątek o godzinie 20, tak jak jest teraz, na przykład na sobotę o godzinie 9 rano. Co o tym myślicie? Głupi pomysł czy fajny? Wiem, źle to wygląda na razie, ale zaraz poprawimy, zaraz będzie fajnie. O, Patrycja jest za. Live do kawy. No właśnie, taki live do kawy. Do pierwszej kawy w sobotę live. Nie bardzo u mnie. O 9 jeszcze śpię. U mnie nie wypali, bo dzieci już śpią. No cóż. Czyli co, nie wypali. Dobra. Nie, no dobra, tak tylko dumam sobie. Ja pewnie, ciekawe czy ja bym wstał w sobotę o 9. Tu musimy coś pousuwać. Gdzie moja gąbka? Gąbka, wróć, gumka. Dobra. Tu jeszcze podoprawiamy trochę tam, gdzie ma być nieco ciemniej. W technice rozcieranej często się wraca, rysuje się coś ołówkiem, później wiszerem, później się wraca znowu do ołówka. Zupełnie naturalne, stosuje się na zmiany cały czas te warstwy, aż się uzyska efekt, na którym nam zależy. Która jest godzina? O, już 5 po 9, już zaraz będziemy kończyć. Ostatnie ustko. No dobra, coś tu zaczyna nam przypominać. Jeszcze raz to rozetrzemy.
Dobra, ja się tu jeszcze zaposiłkuję moim cudownym pędzelkiem. Kurczę, wy to widzicie jakoś pod kątem, to tak powinno być. Trochę wam się zmienia tutaj, ale nie wiem, czy to coś da. Może tak? O, może trochę lepiej będzie widać, bardziej naturalnie. Też też widzę trochę krzywo, wy to widzicie, no ale trudno. Kamera jest pod kątem. Chyba, że zrobimy, słuchajcie, live w różnych miejscach. Na przykład no, w piątek, ok, będzie na YouTubie, tak jak jest. Myślę, że już się ludzie do tego przyzwyczaili. Ja trochę też. Chociaż dzisiaj zapomniałem, szczerze mówiąc. Znaczy w sensie nie zapomniałem o live, tylko zapomniałem, że jest piątek. Dopiero gdzieś koło 17 mnie uprzytomniło, że dzisiaj mamy piątek, że mamy mieć live. A ja na zakupach w mieście. No i co? I pędziliśmy szybciutko do was tutaj. Wiecie co? Może by to trochę gąbką podrasować. Będzie ładniejszy, równiejszy efekt. Szybciutko. Ho, ho, ho. Okay. I co? I gumeczka idzie w ruch. Coś tu zepsułem, ale nic, nieważne. To nie musi być idealny ten sam kształt. Tak to jest, jak się nie patrzy na zdjęcie. Fajna zabawa, nie? Przyznacie.
trochę improwizowane, ale żeby było na szybko. Dobra, jeszcze trochę jaśniejszych kilka śladów. Do rozjaśniania fajna jest gumka chlebowa. Odciekło, no robi robotę. Nie musiałem się wcześniej na to, o to starać w ogóle, tylko sobie teraz gumeczku porozjaśniam. Ho, ho, ho. To jest technika rozcierana. Mega przyspiesza Wam pracę. Dobra, zostało nam kilka takich drobnostek tylko w celu wykończenia ust. Czyli trochę czerni dla kontrastu. I będzie git. Ząbek. Jeszcze ząbek ma tutaj fajne światło. Zrobimy mu gumkowo już tą kredkę, żeby był precyzyjny. No dobra. I przyciemnimy kilka jeszcze elementów dla większego kontrastu, parę kresek i będzie fajnie. Jak Wam idzie? Dajcie znać, ci, którzy rysują. Fajna zabawa, nie? Przyznajcie sobie. Dobra, ja może to tak zostawię, nie będę tutaj więcej dłubać, bo już jesteśmy po czasie, więc szybciutko zerknę do Was, tylko Wam, o tak, będzie widać wszystkie, jakie dzisiaj robiliśmy. Nie wiem, czemu Wy to widzicie takie krzywe, u mnie jest prościutkie, kwestia jest kamery pod kątem. Dobrze, przejdę do Waszych komentarzy szybciutko. Kto musi iść, to ja już więcej tutaj dzisiaj nie będę rysował, także wiecie, generalnie to jest tyle na dzisiaj. Co chciałem z Wami porysować. I tak miało być tylko dwa ustka, zrobiliśmy cztery. Także i tak jest git. A jeszcze tylko zerknę do Waszych komentarzy. Zobaczę, co piszecie. I będziemy się żegnać. Dziękuję Wam za Waszą obecność tutaj. Jest, mam już, gdzie skończyłem. No tutaj ktoś pisze. Bestia pisze. Właśnie gąbki robią mi takie brzydkie plamy na tle rysunki, odcinek z techniki rozcieranej zakupiłam, niestety jeszcze nie doszłam. No właśnie, to jest problem, bo ja w tym odcinku bardzo dokładnie mówię. To jest właśnie ten odcinek, który tu pokazywałem, ten rysuj z kresem błękitny, technika rozcierana. Pokazywałem, jakimi narzędziami się posługiwać, w jaki sposób to robić, jakie problemy napotkacie właśnie, że gąbka Wam będzie robiła czasami brzydkie ślady, jak sobie z tym poradzić. Tu wszystko jest w tym odcinku, także bardzo gorąco polecam. Lecę dalej do komentarzy.
Dobra, nie, żartowałem z tą godziną o 9, także nie. Zostajemy cały oczywiście w piątek o 20, ale może coś zrobimy, że na Instagramie na przykład zrobimy jakieś takie, czasami jakieś fajne spotkanie, co na Instagramie albo na Facebooku, jakieś takie na live, żeby nie było tylko, że na YouTubie. Ale na twoich live'ach czas szybko mi. No właśnie mi też, często się nie wyrabiam w ogóle z żadnym rysunkiem, dlatego często na naszych live'ach rysujemy coś prostego, bo za dużo gadam z wami, za dużo czytam. Schodzi mi trochę czasu na czytanie, na odpowiadanie wam. Dlatego no, konkretne rzeczy, słuchajcie, rysujemy na kursach, rysujemy na grupie, na wyzwaniach różnych, natomiast no tu na live'ach po prostu chciałbym, żebyśmy się dobrze razem pobawili i spędzili trochę czasu. Jakimi ołówkami rysujesz ostatnie usta? Ostatnie usta narysowałem tylko i wyłącznie ołówkiem 8B. O tym wam mówiłem właśnie, że ja bardzo często zapominam się i rysuję ołówkiem 8B. Szkic z reguły robię ołówkiem 2B lub 4B. Coś takiego, trochę bardziej twardy. Natomiast później już całe te usta zrobiłem ołówkiem 8B. Pytanko, gdzie można kupić duże klipsy do papieru, żeby przypiąć arkusz B1 do sztalugi. Zobacz na szał dla plastyków, czy nie mają. Być może mają. Gumka elektryczna. Tak, gumka elektryczna zdecydowanie jest super. Ja tutaj gdzieś mam jeszcze tą drugą wersję od Derwenta, bo Derwent wypuścił dwie gumki elektryczne. To jest ta stara wersja z grubą gumą. Natomiast tu mamy nową wersję, tylko gdzieś końcówkę zagubiłem. Muszę poszukać. Ta jest na baterię, na dwa małe paluszki. No, wystarczają naprawdę na bardzo długo. Natomiast ta jest na akumulator mini USB. I ma taką malutką końcówkę, taką bardzo cieniusieńką. Także świetna jest do różnych blików, włosków, do... Och, to są przecudowne rzeczy i taki zakup na pewno wam się zwróci. Hejo, no i przegapiłem live'a. Ale to nic, bo live będzie zapisany. Można go sobie obejrzeć później albo jutro. O, Marysia pisze, że jak na nią, to ładnie wychodzi. Super, że ci dobrze wyszło, bo tutaj niektórzy piszą, że średnio wychodzi, średnio. Coś namazałam i o dziwo przypomina to usta i każde są inne. I super, i o to chodzi. O fajną zabawę, o próbowanie różnych technik, która wam odpowiada, która nie. Wiecie, trzeba eksperymentować, trzeba wychodzić poza taką swoją strefę komfortu. Ja na przykład bardzo lubiłem technikę rozcieraną, do dziś ją bardzo... O, tak powinniście to widzieć. Do dziś ją... Bardzo lubię, natomiast ostatnio strasznie się lubuję w takich prostych kreskach. Raz, że zajmuje to dużo mniej czasu niż taka technika rozcierana, chociaż technika rozcierana względem takich zwykłych, kurczę, gdzieś tutaj mam, takich ustek przeróżnych, jest bardzo fajna, bardzo szybka. Tu mamy jakieś przeróżne ustka, tu mamy jakieś przeróżne ustka. No trochę ich ostatnio mazałem. No właśnie na potrzeby odcinka nowego Masterclass. I ostatnio strasznie się lubuję w tej technice. Chyba coraz bardziej ją lubię. Tomku, dzięki za twoją obecność. Super i szerokości życzymy. I spokojnie, bo ludzie dzisiaj mają wakacje. Zaczęli wakacje i jeżdżą dzisiaj bardzo źle. Dzisiaj miałem naprawdę przez 20 km drogi, kilka takich bardzo głupich, groźnych przypadków. Także ludzie dzisiaj zaczynają wariować na drogach. Także uważaj tam na siebie. Trzymaj się. Jeszcze czytam wasze komentarze. Już widzę, powoli odchodzicie, także kto musi odejść, to już żegnam się z wami. Dziękuję wam za dzisiejsze pracę, za dzisiejsze rysunki, za wspólne tutaj rysowanie, spotkanie. Jeśli macie Instagrama, wrzucajcie na Instagrama z hashtagiem. Mam nadzieję, że już wszyscy znają ten hashtag. Rysuj z Chrisem. Jeszcze funkcjonuje taki hashtag jak RZK, czyli rysuj z Chrisem live. To są taki hashtag specjalny na potrzeby na Instagrama, na potrzeby live'owe. Jeśli wrzucacie na Instagrama rysunki z naszego live'a, to oznaczajcie rysuj z Chrisem RZK live.
Będę mógł dzięki temu zobaczyć te wasze prace, odnaleźć. Ja część udostępniam. O, super. Zaczynam przygodę z rysowaniem. Mieszkam za granicą i dziękuję za możliwość płatności PayPalem. O, super, super. Witamy. Witamy w naszym Chrisowym gronie. Rysowanie to jest genialna rzecz, fajna zabawa i można się naprawdę odprężyć. Zresztą nie tylko odprężyć, to nie tylko zabawa, to nie tylko hobby, ale i naprawdę świetny sposób na działalność, na zarobek, na prowadzenie firmy, na usługi. Trzymaj się, Gochulka, fajnie, że byłaś. Miło było znów się zobaczyć i wspólnie porysować. Więc tak, czytam pytanie, bo takie dłuższe. Witam, posiadając tylko kartki z drukarki, zwykły ołówek i kredki, gliniane bambino. Mogę również brać udział w wyzwaniach. Mogę razem z tobą rysować, malować, czy może mieć rzeczy z wyższej półki. Jeśli chodzi o to wyzwanie 30 dni, generalnie tak, ołówek i kartka na początku wystarczą, aczkolwiek ja nie polecam rysowania na kartkach takich z drukarki, kartkach ksero. One są bardzo złej jakości, te rysunki kiepsko na tym wyglądają i nawet samemu nie ma się takiej satysfakcji z tego, co się narysowało, więc polecam nawet zwykły blok techniczny sobie kupić, taki z grubszymi kartkami, jakieś tam 180 gramów, jakiś szkicownik. Często naprawdę można, czy w Action, czy gdzieś w takich tańszych sklepach, znaleźć tańsze szkicowniki. Także nie musi być coś wypasionego, ale te kartki ksero, one z reguły są kiepskiej jakości i można się nabawić frustracji rysując nimi. Zwykły ołówek, zobaczcie, ja rysowałem takim ołówkiem za kilka groszy, więc się da, na pewno w wyzwaniu wiele będzie tematów tylko na kartkę i ołówek. Natomiast jeśli chodzi o kredki, to kredki Bambino akurat nie są najlepsze, bo one nie przyjmują warstw, a w tym wyzwaniu będzie nam potrzeba nałożyć czasami dwie czy trzy warstwy kredek, więc każde inne, słuchaj, ale nie Bambino. Może mogą być polikolory od Kohinora, mogą być kolory, no, Faber-Castell, wiadomo, to te górne firmy, górne półki, jak najbardziej tak, ale z tych niższych półek też jak najbardziej, mówię, Polycolor, Kohinor, wszystkie inne, takie bardziej znane, które można kupić w sklepach plastycznych. Czasami można kupić na sztuki kilka kolorów. Nie trzeba kupować wielkiego zestawu, czy można kupić sobie malutki zestaw, ale Bambino generalnie się nie nadają. Ja kocham Bambino, są bardzo intensywne, ale nie da się na nich pracować warstwami. Nie da się położyć kilku kolorów na siebie, a to nam będzie potrzebne właśnie w tym wyzwaniu. O, Monice się udały ustka. Mam nadzieję, że chodzi o ustka. Także super, fajnie. No mi też coś tam wyszło. Dobra, kochani, dzięki za... Jeszcze dochodzę do końca, ale dzięki za dzisiaj. 79 osób jeszcze. Patrzcie, jeszcze 8 dyszek, kurczę, wytrzymało do końca ze mną. Mam gumkę grubszą na baterię, czy warto kupić tę z cieńszą końcówką? No ja właśnie tutaj mam dwie. Nie pokażę wam tej cieńszej końcówki, chociaż czekajcie, coś wam innego pokażę. Bo gdzieś zgubiłem. Zobaczcie, ta w grubszej, ona ma taką grubość, natomiast ta w tej cieńszej, ta jest nowa, ale ona jest droga. Ta jest dużo tańsza, ta jest dużo droższa, no wiadomo. Cieńsza gumka do fajnych rzeczy się nadaje i ta gumka elektryczna ma... Czekajcie, nie to. Teraz nie znajdę na złość. A, mam. Zobaczcie, ta cieńsza gumka, o ta, od Derwenta nowa, ma takie gumeczki, takie cieniusieńkie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ta jest taka grubaśna. Mam nadzieję, że to widać. A ta jest taka cieniusieńka. Także jakieś, wiecie, drobniutkie, o te, o wszystkie kreseczki. Zobaczcie, ja to robiłem gumką, widzieliście, grubą. I da się to zrobić, nie? Ale jeśli wam zależy na jakichś bardzo dokładnych, bardzo takich cieniutkich liniach, zobaczcie, może to będzie widać. Czekajcie, może się uda kamerę trochę. Takie bardzo cieniutkie
linię możecie robić tą gumką. Nie wiem, czy to widać. Także no dosłownie, przepraszam, włoski. Dosłownie można we włoski pojedyncze się bawić tą gumką cieniutką, także ona jest warta swojej ceny. Aczkolwiek tutaj ktoś pisał, widziałem komentarz, że tą grubą nawet można zaostrzyć. Była mowa o pilniczku do paznokci, że można na pilniczku sobie zaostrzyć na taki szpic, ale nawet nie trzeba używać pilniczka, wystarczy ją włączyć, coś Wam pokażę, i na czymś takim bardziej chropowatym, zobaczcie, po prostu ją zetrzeć. Bo już mi się tu baterie kończą, więc nie wiem, czy mi się uda. Ale da się zrobić taką cieńszą, taki cieńszy szpic i wtedy tym można robić troszeczkę cieńsze. Ale generalnie ta jest też świetna, bo jeżeli macie w ogóle kupić, słuchajcie, to nie musicie kupować dwóch, bo ta nowa gumka elektryczna, ona ma dwa rodzaje o tych końcówek wkładów i tą grubszą też możecie tutaj zainstalować, tylko że nie mam końcówki do tej, naprawdę gdzieś zgubiłem i nie pokażę Wam, ale możecie zainstalować właśnie i te grubsze macie w komplecie i takie cieniusieńkie, także ta jedna Wam wystarczy, naprawdę bardzo fajna, no tylko że droższa, trzeba się z tym liczyć, ta jest dużo tańsza. Dobra, lecę jeszcze, co Wy tutaj piszecie? Dzięki, 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 dobranoc, dzięki za live, super, że byliście. Tenwin, piszecie tutaj, ma cienkie gumki na Ali. Tego nie widziałem, chociaż gdzieś kiedyś kupiłem na AliExpressie. Czy to jest Tenwin? Tak, to jest Tenwin, patrzcie, mam gumkę elektryczną Tenwin, nawet nie widziałem. Problem z Tenwinem, ona działa? O, działa. O, właśnie. Dobra, pokażę Wam. Ci, którzy zostali, jeszcze zobaczą. Włożymy tą cieniusieńką gumkę. Zobaczcie. Ona jest cieniusieńka. O. I teraz możemy, zobaczcie, jakie cuda robić. Trochę Wam może przybliżę. Może ostrość będzie. Zobaczcie. Tutaj jaka jest gruba krycha, a jaka tu jest cieniutka. Tylko że problem z Tenwinem polega na tym, że ich gumki są do kitu. W sensie cały ten sprzęt, cała ta elektryka, cała ta obudowa jest świetna. Ja ją kupiłem, tylko gdzieś mi żółknie, widać, nie? Te plastiki gdzieś żółkną, były takie jasne, siwe. Całość świetnie działa, to też jest na baterię i z tą gumką technicznie nie ma problemów, natomiast same gumki, same końcówki od Tenwina są beznadziejne. One potrafią wysychać, jeśli dłużej leżą Wam na przykład w szufladzie. Ja trzymałem w szufladzie, nie na słońcu gdzieś, tylko w zamkniętej ciemnej szufladzie i po prostu mi sparciały i nie dało się ich używać, bo się rozlatywały, pękały. Dlatego jeżeli chcecie zakupić tańszą na przykład od Tenwina, to polecam zakupić gumkę od Tenwina z AliExpressu na przykład, ale same gumeczki, same końcówki zamówić sobie, można zamówić osobno pojedyncze sztuki czy kompleciki takie małe na, od Derwenta. Bo to jakość tej gumki jest ważna. Natomiast jeśli chodzi o Tenwina, to bardzo Wam polecam moja ukochana temperówka elektryczna Tenwina, nie do zdarcia, ładowana na kabelek, na ładowarkę USB, wytrzymuje na jednym ładowaniu, chyba rok mi wytrzymała, ze dwa razy ją może ładowałem i chyba ze dwa lata temu ją kupiłem, coś koło tego i po prostu jest nie do zarżnięcia, jest po prostu rewelacja, ta konkretna, jest ich kilka rodzajów, nie wiem co to za model, ale taka okrąglutka, świetna, jest po prostu rewelacja. Jak uwolnić się od Disneya? Nie trzeba się uwalniać od Disneya, po co? A w ogóle jeśli chodzi o Disneya, to polecam Ci Arona Blaze. Wejdź sobie na Instagram, nie pokażę Wam, albo Wam może pokażę, czekajcie, na Instagram wejdę mój i wejdziemy w
Aaron przez 2A, a Aaron Blazard. O, to jest, tylko z kowem, to jest, zobaczcie, były rysownik Disneya. Świetnie Instagram prowadzi. Nieprawdopodobne prace robi w digitalu. Chociaż jeszcze mu się zdarzają oczywiście też jakieś, czy obrazy malować, czy rysunki robić, ale no po prostu wymiata człowiek i uwielbiam osobiście jego pracę. Mimo że za Disneyem jako takim nie przepadam, ale jego technikę, jego styl po prostu uwielbiam. Natomiast jak się uwolnić, o zobaczcie, ma nawet właśnie realistyczne zwierzaki, które będziemy robić zresztą na masterclass zwierzaki. Także jak się uwolnić od Disneya, od bajek, no przyjść do nas na masterclass, tam rysujemy realistycznie. I na naszym kursie w ogóle rysuj skisa. Dobra, kurczę, miałem siedzieć godzinkę, siedzimy półtorej. Jeszcze tylko jedno pytanko, czy mnie nie przeszkadza? Wiesz co, nie zwróciłem uwagi. Szczerze powiem, nie zwróciłem uwagi, więc mi chyba nie przeszkadza. Znaczy, przeszkadza mi to, że ona ma tutaj ten guzik do uruchamiania. Ale można go włączyć i ona będzie śmigać. Bo tutaj w tej jakoś było to bardziej intuicyjnie, ten przycisk był na górze i się tak pracowało. No faktycznie, gdyby to było tak, że przycisk tutaj, to by było dużo fajniej. On jest w takim dziwnym miejscu, nie wiem dlaczego, że to technicznie jakoś było łatwiejsze do zrobienia, ale jakoś to beznadziejnie według mnie wyszło. Wolałbym ten przycisk tutaj jednak, ale dzięki temu, że ten przycisk można wcisnąć i mazać, no to nie jest jakoś, nie przeszkadza chyba. Aczkolwiek faktycznie wygodniejsza do pracy jest moim zdaniem ta, albo się tak już też nauczyłem do niej. Dobra, dzięki za live'a. Ja też Wam pięknie dziękuję za live'a. Fajne ustka, pochwalcie się na naszej grupie na Rysuj z Kisem na Facebooku, pochwalcie się na Instagramie, pooglądam, niektórych poudostępniam pewnie. Fajnie było się z Wami spotkać. Dzięki, że 80 osób wytrzymało z nami do końca. I co? Życzę Wam wspaniałego weekendu i widzimy się za tydzień w piątek o 20. Zrobimy sobie jakieś takie, może jakieś ciekawsze, może faktycznie jakieś bardziej wykrzywione ustka. Okej, coś poszukam i coś sobie porysujemy. Także trzymajcie się, miłego weekendu. Do zobaczenia.